Białymstoku jest mnóstwo miejsc do zwiedzania. Najbardziej znane jest oczywiście centrum, więc ja dziś chciałbym zabrać Was nieco dalej. Do budynku położonego przy ulicy Świętojańskiej 17, budynku, który mijamy idąc do położonej niedaleko galerii handlowej. To wyjątkowe miejsce, w którym kiedyś mieszkał carski generał. Dziś znajduje się tu Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Oto wnętrze należące do zabytkowej willi, która w drugiej połowie XIX wieku należała do mieszczańskiej rodziny Malinowskich. W 1889 willę kupił generał-major Mikołaj Fiodorowicz Baron von Driesen i przeprowadził jej gruntowny remont. Właściciel mieszkał tu przez 9 lat, bo w 1898 otrzymał awans i przeniesienie do Dyneburga, więc posiadłość sprzedał kupcowi Abramowi Tiktinowi. W 1904 roku kupiła ją Adela Hasbach, następnie willa przeszła na własność rodziny Beckerów, a później Anny i Mariana Łukasiewiczów. Dziś w willi znajduje się siedziba Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które utworzyło tu swój oddział i ulokowało bezcenne zbiory związane z życiem i twórczością rzeźbiarza Alfonsa Karnego. Dlaczego warto odwiedzić to miejsce? Zobaczymy w nim oryginalny układ pomieszczeń, dawne sztukaterie, polichromię, plafony, boazerie, fragmenty posadzek i oryginalnych tapet. Wchodząc do willi usłyszymy delikatny szept uginających się pod naszymi stopami desek oraz zapach przeszłości zaklęty w rzeźbach, obrazach i książkach zgromadzonych tu przez wielbicieli historii. To dzięki nim willa przy ulicy Świętojańskiej 17 jest dziś najlepiej zachowanym w Białymstoku, przykładem miejskiej rezydencji z końca XIX wieku. A poza tym to właśnie tu znajduje się wspomniane Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, założone w mieście, w którym urodził się artysta, uznawany za jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy II Rzeczpospolitej. W muzeum obejrzeć można m.in. stałą ekspozycję, w skład której wchodzą rzeźby prezentujące wielkich, zasłużonych dla naszej historii Polaków. Obejrzymy tu także bezcenne depozyty, meble, obrazy, rzeźby, numizmaty oraz dokumenty ilustrujące biografię Alfonsa Karnego. Jeśli więc szukacie w Białymstoku miejsca niezwykłego, tajemniczego, przesyconego historią i pięknem sztuki, to zapraszam do odwiedzenia willi przy ulicy Świętojańskiej 17, w której kiedyś mieszkał carski oficer. Przekonacie się, jaki skarb kryje w sobie Białystok.